Opiekun Śląska jest umiarkowanym optymistą. Ostatni tydzień minął bardzo szybko. Spotkania trzeciego i czwartego szczebla rozgrywkowego w kraju były etapem przygotowań do finałów U-20. Zbieramy wszystkich chłopaków w tym sensie, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby nie było żadnych kontuzji. Na razie to się nam jakoś tam udaje. Mamy teraz, mieliśmy mecze drugiej ligi i trzeciej ligi w tym tygodniu, czyli też żeśmy je potraktowali jako formę takich przygotowań do rozgrywek finałowych w juniorze starszym. No i myślę, że jesteśmy gotowi. Wszyscy uczestnicy turnieju finałowego mierzą wysoko. Oczywiście są faworyci, których nieco częściej niż inne zespoły wymienia się w gronie drużyn, które powinny awansować do finału. Jakie oczekiwania ma Śląsk? Naprawdę to jest turniej, jest dużo zespołów bardzo wyrównanych i mocnych. Wszyscy przyjeżdżają po to, żeby wygrać. My oczywiście też chcemy osiągnąć sukces. Chcemy wygrać ten turniej. Oczywiście jest to niezmiernie gdzieś tam trudne ze względu na to, że tam dyspozycja dnia ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jeden dzień często decyduje o tym, o które miejsce się gra. Podczas tego typu turniejów można się spodziewać wszystkiego. Wygra ta drużyna, która będzie w stanie w najważniejszych meczach pokazać najlepszy basket. W grupie nie trzeba wcale brylować. Forma musi przyjść w decydującym momencie. To już jest mój, chyba nie pamiętam, z 10 taki turniej, czy 11 finałowy w roli trenera, i pamiętam różne sytuacje, że przechodziło się przez takie turnieje, czasami jak burza, a czasami byliśmy faworytami i przegrywaliśmy pewne mecze, których nie powinniśmy przegrać. Więc mówię, no, ja zawsze ten turniej dzielę na dwa etapy. Pierwszy etap to jest, trzeba awansować do czwórki, no, a później jest gra w czwórce, to są właśnie te takie już mecze o wszystko, nie? Być albo nie być. Czekają nas kolejne derby Wrocławia, tym razem w Trójmieście. Śląsk zagra w grupie z WKK. Które zespoły mają w ocenie Tomasza Jankowskiego największy potencjał spośród wszystkich uczestników turnieju? Wydaje się, że w naszej grupie najsilniejszą drużyną jest nasz lokalny rywal, czyli WKK Wrocław. Po drugiej stronie najprawdopodobniej są to drużyny z Pomorskiego, czyli ASEKO i Trefl, które są bardzo mocne. No i do tego dochodzi BIOFARM, gdzie zawodnicy są ograni zarówno w pierwszej lidze, jak i w drugiej lidze, także poziom będzie bardzo wysoki i mam nadzieję, że będą kibice zadowoleni. Śląsk pierwszy mecz rozegra w środę 22 lutego. Zmierzy się z basketem Kutno.